Rozdział 20. Zbyszko kazał go włożyć na jeden ze zdobycznych wozów, naładowanych nowymi kołami i osiami dla owej wyprawy, która ciągnęła zamkowi w pomoc. Sam przesiadł się na innego konia i ruszyli razem z Maćkiem w dalszą pogoń za pierzchającymi Niemcami. Nie była to pogoń zbyt trudna, albowiem konie niemieckie złe były do ucieczki, zwłaszcza na znacznie rozmiękłym od wiosennych deszczów szlaku. Szczególnie Maćko, mając pod sobą ścigłą, a lekką klacz po zabitym w łodyce z łękawicy, minął po kilku stajach wszystkich niemal żmudzinów i wnet potem dojechał pierwszego rajtara. Wezwał go wprawdzie wedle rycerskiego zwyczaju, żeby albo się oddał w niewolę, albo zawrócił do walki, ale gdy ów, udając głuchego, cisnął nawet tarczę dla ulżenia koniowi i pochyliwszy się, budł mu ostrogami boki, ciął go okrutnie stary rycerz szerokim toporem między łopatki i zwalił z konia. I tak mścił się na uciekających za ów zdradziecki postrzał, który niegdyś otrzymał, a oni zaś biegli przed nim na kształt stada jeleni, mając w sercu trwogę nieznośną, a w duszy chęć nie do walki, ni do obrony, jeno do ucieczki przed strasznym mężem. Kilku wpadło w bór, ale jeden ulgnął przy ruczaju i tego zdusili powrozem żmudzini. Za pozostałymi całe gromady rzuciły się w gąszcza, w których wnet rozpoczęły się dzikie łowy, pełne wrzasków, okrzyków i nawoływań. Brzmiały nimi długo głębiny kniei, dopóki wszystkich nie pochwytano. Za czym stary rycerz z Bogdańca, a z nim Zbyszko i Czech, wrócili na pierwsze pobojowisko, na którym leżeli wycięci piesi knechtowie. Trupy ich były już poobdzierane do naga, a niektóre poszpecone okrutnie rękoma mściwych żmudzinów. Zwycięstwo było znaczne i lud upojon radością. Po ostatniej klęsce Skirwojły pod samym Gotteswerder już zniechęcenie poczęło było ogarniać żmójckie serca, zwłaszcza że przyobiecane przez Witolda posiłki nie przychodziły tak prędko, jak się ich spodziewano. Teraz jednakże odżyła nadzieja i zapał rozgorzał na nowo, właśnie jak płomień, gdy nowych na węgle drew dorzucisz. Zbyt wielu było poległych i żmudzinów i Niemców, by ich grześć, lecz Zbyszko kazał wykopać dzidami doły dla dwóch włodyków z Łękawicy, którzy głównie przyczynili się do zwycięstwa, i pochować ich pod sosnami, na których korze wyciosał mieczem krzyże. Po czym, przykazawszy Czechowi pilnować pana Delorsz, który wciąż był nieprzytomny, ruszył ludzi i szedł śpiesznie tym samym szlakiem ku Skirwojle, aby na wszelki wypadek podać mu pomoc skuteczną. Lecz po długim pochodzie trafił na puste już pobojowisko, zasypane jak i poprzednie trupami żmudzinów i Niemców. Łatwo zrozumiał Zbyszko, iż groźny Skirwojło musiał też odnieść znaczne zwycięstwo. Gdyby bowiem został rozbity, spotkaliby ciągnących ku zamkowi Niemców. Lecz zwycięstwo musiało być krwawe, gdyż dalej, poza właściwym polem bitwy, leżały jeszcze gęsto ciała poległych. Doświadczony Maćko wywnioskował z tego, że część Niemców zdołała się nawet wycofać z pogromu. Czy Skirwojło ścigał ich, czy nie, trudno było odgadnąć, gdyż ślady były błędne i zatarte jedne przez drugie. Wywnioskował jednakże również Maćko, że bitwa odbyła się dość dawno, wcześniej może od Zbyszkowej, albowiem trupy były poczerniałe i wzdęte, niektóre nadżarte już przez wilki, które pierzchały w gąszcz za zbliżeniem się zbrojnych mężów. Wobec tego postanowił Zbyszko nie czekać na Skirwojłę i wrócić na dawne bezpieczne pobojowisko, obozowisko. Przybywszy późną nocą, znalazł już tam żmójckiego wodza, który przyciągnął nieco wcześniej. Ponurą zwykle twarz jego rozświecała tym razem złowroga radość. Zaraz począł rozpytywać o bitwę,
a dowiedziawszy się o zwycięstwie, rzekł głosem do krakania kruka podobnym: z ciebie rad i z siebie rad. Nieprędko przyjdą posiłki, a jeśli kniaś wielki nadjedzie, będzie też rad, bo zamek będzie nasz. Kogoś wziął z jeńców? Spytał Zbyszko. Płoć jeno, żadnej szczuki. Była jedna, było dwie, ale uszły. Zębate szczuki. Ludzi nacięły i uszły. Mnie Bóg zdarzył jednego, odrzekł młodzian. Możny to rycerz i znamienity, chociaż świecki gość. A straszny Żmujdzin objął się za szyję rękoma, po czym prawicą uczynił gest, jakoby pokazując idący w górę od szyi powróz. Będzie mu tak, rzekł. Tako, jako i innym, tak. Na to Zbyszko zmarszczył brwi. Nie będzie mu ani tak, ani inak, gdyż to mój jeniec i przyjaciel. Razem nas książę Janusz pasował i jednym palcem tknąć ci go nie dam. Nie dasz? Nie dam. I poczęli patrzeć sobie w oczy, marszcząc brwi. Zdawało się, że obaj wybuchną, lecz Zbyszko, nie chcąc kłótni ze starym wodzem, którego cenił i szanował, a mając przy tym serce rozkołysane wypadkami dnia, chwycił go nagle za szyję, przycisnął do piersi i zawołał: Zaly, chciałbyś mi go wydrzeć, a z nimi nadzieję ostatnią? Za co mnie krzywdzisz? Skirwojło nie bronił się uściskom, a wreszcie, wysunąwszy głowę z ramion Zbyszka, począł spoglądać na niego spod łba i sapać. No, rzekł po chwili milczenia, jutro każę moich jeńców powiesić, ale jeśli by ci który był potrzebny, to ci go też daruję. Po czym uściskali się po raz wtóry i rozeszli w dobrej zgodzie ku wielkiemu zadowoleniu Maćka, który rzekł: złością widać z nim nic nie wskurasz, ale dobrocią możesz go jako wosk ugnieść. Taki to już naród, odpowiedział Zbyszko, jeno Niemcy o tym nie wiedzą. I to rzekłszy, kazał przywieźć przed ognisko pana Delorsz, który wypoczywał w szałasie, jakoż po chwili przyprowadził go Czech, rozbrojonego bez hełmu, jeno w skórzanym kaftanie, na którym wyciśnięte były pręgi od pancerza i w czerwonej, miękkiej mytce na głowie. Delorsz wiedział już przez Giermka, czyim jest jeńcem, ale właśnie dlatego przyszedł głodny, dumny, z twarzą, na której przy blasku płomienia można było czytać upór i wzgardę. Dziękuj Bogu, rzekł mu Zbyszko, i że cię podał w moje ręce, bo ci ode mnie nic nie grozi. I wyciągnął ku niemu przyjaźnie dłoń, lecz Delorsz ani się poruszył. Nie podaję ręki rycerzom, którzy cześć rycerską pohańbili, Saracenami przeciw chrześcijanom walcząc. Jeden z obecnych Mazurów przełożył jego słowa, których znaczenia Zbyszko i tak się zresztą domyślił, więc w pierwszej chwili zagotowała się w nim krew jak ukrop. Głupcze! Krzyknął, chwytając mimowoli za rękojeść Misericordii, a Delorsz podniósł głowę. Zabij mnie, rzekł. Wiem, iż wy nie szczędzicie jeńców, a wy ich szczędzicie, zawołał, nie mogąc znieść spokojnie takich słów Mazur. A to nie powiesiliście na brzegu wyspy wszystkich, których ujęliście w poprzedniej bitwie? Dlatego i Skirwojło wiesza waszych. Tak uczyniono, odrzekł Delorsz, ale to byli poganie. Jednakże widać było, jakby pewien wstyd w jego odpowiedzi, i nie trudno było odgadnąć, że w duszy takiego uczynku nie pochwalał. Tymczasem Zbyszko ochłonął i ze spokojną powagą rzekł: Delorsz, z jednych rąk dostaliśmy pasy i ostrogi. Znasz mnie też i wiesz, że cześć rycerska nad życie i szczęście mi milsza. Przeto słuchaj, co ci pod przysięgą na świętego Jerzego powiem. Wielu z tych ludzi nie od wczoraj przyjęło chrzest, a ci, którzy nie są jeszcze chrześcijanami, jak do zbawienia wyciągają ręce do krzyża, ale zali wiesz, kto im przeszkody czyni, do zbawienia nie dopuszcza ich chrztu broni? Mazur przetłumaczył w lot Zbyszkowe słowa, więc Delorsz spojrzał pytającym wzrokiem w twarz młodzianka, a ów zaś rzekł: Niemce! Nie może być! Zakrzyknął geldryjski rycerz. Na włócznię i na ostrogi świętego Jerzego i Niemce.
bo gdyby tu krzyż zapanował, utraciliby pozór do najazdów, do panowania nad tą ziemią i do gnębienia tego nieszczęsnego ludu. Tyś ich przecie poznał, Delors, i wiesz najlepiej, zali sprawiedliwe są ich uczynki. Ale mniemał, że grzechy gładzą, z pogany walcząc i do chrztu ich nakłaniając. Chrzczą ci oni ich mieczem i krwią, nie wodą zbawienia. Czytaj jeno tę kartę, a wraz poznasz, czy nie ty to właśnie krzywdzicielom, drapieżnikom i starościcom piekielnym przeciw wierze i miłości chrześcijańskiej służysz. To rzekłszy, podał mu list żmujdzinów do królów i książąt, który bardzo był wszędy upowszechnion, a Delorsz wziął go i zaczął przebiegać oczyma przy blasku ognia. I przebiegł prędko, albowiem nie była mu obca trudna sztuka czytania, za czym zdumiał się niepomiernie i rzekł: Zali, to wszystko prawda? Tak mnie i tobie dopomóż Bóg, który najlepiej widzi, że nie własnej ja tu tylko sprawie, ale i sprawiedliwości służę. Delorsz zamilkł na chwilę, po czym rzekł: Jeńcem twoim jestem. Daj rękę, odpowiedział Zbyszko. Bratem moim jesteś, nie jeńcem. Więc podali sobie prawicę i zasiedli do wspólnej wieczerzy, którą Czech kazał przygotować pachołkom. Podczas posiłku Delors dowiedział się z nie mniejszym zdumieniem, że Zbyszko mimo listów nie odzyskał Danusi i że komturowie zaprzeczyli ważności glejtom z powodu wybuchu wojny. To teraz rozumiem, dlaczego tu jest, rzekł do Zbyszka. Dlaczegoś tu jest, rzekł do Zbyszka, i dziękuję Bogu, że ci mnie jeńcem oddał, bo tak myślę, że za mnie oddadzą ci zakonni rycerze, kogo zechcesz, gdyż inaczej wielki byłby krzyk na zachodzie, albowiem z bożnego rodu pochodzę. Tu uderzył się nagle dłonią w myckę i zawołał: na wszystkie relikwie zakwizgrano, toż na czele posiłków, które naciągały do Gotteswerder, stali Arnold von Baden i stary Siegfried de Löw. Wiemy to z listów, które do zamku przyszły. Przyszły zali, ich nie wzięto w niewolę? Nie, rzekł zrywając się Zbyszko. Nikogo ze znaczniejszych, ale przebóg, wielką minowinę powiadasz, przebóg, są inni jeńce, od których dowiem się, nim ich powieszą, czyli nie było jakiej niewiasty przy Zygfrydzie. I począł wołać na pachołków, aby świecili mu łuczywem, i biegł w stronę, gdzie byli pobrani przez Kirwojłę jeńce. Delorsz, Maćko i Czech biegli z nim razem. Słuchaj, mówił mu po drodze Gojdryjczyk, puścisz mnie na słowo i sam w całych Prusiech będę jej szukał, a gdy ją znajdę, wrócę do ciebie i wówczas mnie na nią wymienisz. Jeżeli żywa, odrzekł Zbyszko. Ale tymczasem pobiegli do ławy skirwojłych jeńców. Jedni z nich leżeli na wznak, drudzy przy pniach, okrutnie przykrępowani do nich łykiem. Łuczywo jasno oświecało głowę Zbyszka, więc wszystkie oczy nieszczęśników zwróciły się ku niemu. Wtem z głębi zawołał jakiś donośny, pełen przerażenia głos: Panie mój obrońco, ratuj mnie! Zbyszko porwał z rąk pachołka parę płonących szczepek, skoczył z nimi do drzewa, spod którego dochodził głos, i podniósłszy je w górę, zawołał: Sanderus! Sanderus! Powtórzył ze zdumieniem Czech, a ów, nie mogąc poruszyć skrępowanymi rękoma, wyciągnął szyję i jął znowu wołać: Miłosierdzia, wiem, gdzie jest córka Juranda.